Jesteśmy w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria, która to galeria działa w zespole pałacowo-parkowym Domu Zjazdów i Konferencji Polskiej Akademii Nauk w Jabłonni. Galeria powstała w roku 2002 i od samego początku jest objęta bardzo cennym dla nas patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kierownikiem artystycznym, kuratorem wszystkich naszych wystaw, których było już 60, jest pan profesor Stanisław Wieczorek. Zadaniem galerii, która znajduje się w pomieszczeniach dawnej oranżerii, stąd nazwa Galeria Oranżeria, jest pokazywanie naszych najwybitniejszych, najbardziej utalentowanych, znanych, uznanych w Polsce i na świecie twórców. Ale może nie byłoby to aż tak dziwne, no bo ci twórcy, jako że są znani, mają prezentacji bardzo wiele. Zależy nam na tym, aby prezentować tych twórców od mniej znanej strony, prezentować takie prace, które może nie były gdziekolwiek indziej eksponowane. Polska Akademia Nauk przywiązuje bardzo dużą wagę do naszej galerii. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi z patronatu, jakim objęła nas ASP. To, że cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem, wskazuje na to fakt, iż wystaw było już 60. Chciałabym podkreślić, że nasza galeria i wystawy jest objęta współpatronatem przez gminę Jabłonna, która wraz z Pałacem w Jabłonni realizuje projekt pod tytułem Promocja gminy Jabłonna. I właśnie ta galeria jest elementem tego projektu. Pani dyrektor przedstawiła galerię. Ja się przedstawiam, nazywam się Stanisław Wieczorek. Jestem nauczycielem akademickim w Warszawskiej Akademii i rektor powierzył mi ten obowiązek, który przyjąłem z przyjemnością. I przestał to być obowiązek, a stał się przyjemnością. To tyle na początku. Pokazujemy artystów wybitnych i ich zainteresowania inne niż te, które są znane powszechnie historykom sztuki czy galernikom. Ale pokazujemy też ludzi dobrze zapowiadających się i bardzo często, może nie tak, ale tak co jakieś 10. wystawa, chcemy dać szansę artystom, którzy w ogóle nie są znani. To znaczy, że na przykład jest jakiś pan, który jest bardzo dobrym architektem i świetnie rysuje też, tylko nigdy tych rysunków jeszcze nie pokazywał, czy świetnie notuje pejzaż. Zdaję sobie sprawę, że to zakłóca pewien standard jakościowy, ale czy dla społeczności tutaj gminy Jabłonna, dla społeczności, dla młodzieży tutaj, tu się bardzo dużo przewija na wycieczkach różnego typu i dla naukowców, którzy tu przyjeżdżają na konferencje, takie wystawy mogą być też pouczające. I dlatego też wystawy, jakie tutaj mamy, a mieliśmy wybitnych polskich twórców. Ostatnio mamy na ścianach wystawę profesora Mariana Nowińskiego, który tutaj jest obok mnie i bardzo mu dziękuję, że zgodził się swoje prace pokazać. Dwa zdania o nim. Jest to wybitny nauczyciel akademicki, dziekan i współtwórca szkoły artystycznej przy Szkole Technik Komputerowych Polsko-Japońskiej. I grafik, projektant, rysownik, malarz, organizator życia kulturalnego, nauczyciel akademicki, dziekan wydziału w polsko-japońskiej szkole, ale przede wszystkim artysta powszechnie lubiany i człowiek, z którym można rozmawiać o wszystkim i mu się w głowie jeszcze nigdy nie pomieszał. Kiedy przyjechałem tutaj, żeby zobaczyć i zapoznać się
z powierzchnią ściany, z samym wnętrzem, z galerią. I wracając do domu, zacząłem ustawiać sobie w swojej świadomości, który z obrazków będzie pierwszy, który drugi, który trzeci, w kolejności i tak dalej. I kiedy w pracowni zacząłem oglądać te prace i przestawiać, okazało się, że moja świadomość jest zupełnie inna od rzeczywistości. Więc doszło do tego, że tych prac po obliczeniu, że ma być tyle i tyle, wziąłem więcej i co się działo, jak tu już przyjechałem z pracami, kiedy panowie pomagali mi to wieszać, okazało się, że zupełnie to jest coś innego. Dobierałem na gorąco, to oczywiście metaforyczne słowo, to znaczy tak, żeby dwa, trzy obrazy pomagały sobie od strony wizualnej, z kolei inne, żeby kontrastowały, żeby łatwiej było poszczególne prace widzieć, a w niektórych pracach, nawet tak jak tutaj, to co po prawej stronie wisi, te cztery prace, chciałem doprowadzić do tego, żeby zestawiając te prace, one emanowały swoim detalem. Dlatego, że w tych moich rysunkach cała kompozycja składa się z ilości detali, z ilości pewnych małych fragmentów, które budują całość. Zależy mi na tym, że jeżeli oglądający dostrzeże jakąś pracę, żeby on podszedł, zatrzymał się na chwileczkę i rozważył dwa elementy. To, co widzi, to, co od strony wizualnej na niego działa. I jeszcze jeden element, który jest dosyć istotny, to jest tytuł. Tytuł ma tylko podbudować jego myśl i ewentualnie udowodnić, czy rzeczywiście jego odbiór jest zbliżony do mojego cyklu tworzenia tej pracy, tego całego czasu, który poświęciłem na tą jedną pracę i czy rzeczywiście przekazuje w jakimś stopniu, bo nie w 100%, ale w jakimś stopniu to, co zamierzałem. Marian, w twojej twórczości, jak ją znam mniej więcej od lat 60. ubiegłego wieku, bo tak jako, że ładnie to zabrzmiało, ubiegłego wieku. Taką podstawową rolę mają trzy czynniki. To jest fascynacja, drugi wyobraźnia i trzecie metafora. Fascynacja, wiem, że jesteś entuzjastą, potrafisz zafascynować czy to sztuką hiszpańską, czy walkami byków, czy sztuką włoską. No, znam tych fascynacji wiele. Tak, tak. Znam fascynacje związane z Dante Alighieri, tak. Z Don Quixota hiszpańskiego, włóczęgi. Znam metafory, bo tu się łatwo domyślić, każdy widz to będzie chciał się o tym zastanowić. Ale nie mogę nie docenić i nie dowartościować, czy nawet jak to, nie umiem jak to nazwać, ale to, co się mieści w słowie wyobraźni. Artysta bez wyobraźni to jest eunuch. Wyobraźnia to jest coś takiego, co z jednej strony jest niezbędne, a z drugiej strony trzeba ją karmić, żeby umieć to jakoś wykorzystać. To jest bardzo ważne, co powiedziałeś. I tutaj, Marian, u ciebie ta wyobraźnia jakoś tak się składa, że zawsze trafiasz. Może nie zawsze trafiasz jakby do wszystkim do przekonania, ale w twoim i tylko twoim wąskim kanale, to ona pasuje, jest, nie trzeba jej tłumaczyć. Techniki realizacyjne, jakich używasz, wielokrotnianie formy, to jest jakby już dalsza zabawa i to już jest
To już, to już myślę, końcówka jest. To jest końcówka. Tak, to się wykonuje i mam wrażenie, że wykonujesz to i trochę się męczysz przy tym wykonaniu. Ale ta męczarnia pomaga i ona jest dobrym końcem. No właśnie. O jednej rzeczy powiem. Zieleń i obrazy. Ja teraz dopiero przypomniałem sobie, miałem taką myśl, jak tylko zostały powieszone te moje prace, że to są jak gdyby pomki, które się rozwinęły w tej zieleni kolorowe. I bez względu na to, czy to moja wystawa, czy inna, to właśnie zawsze to będzie kwitło. Ale mnie osobiście to bardzo mocno zakwitło. Jeszcze mówiłeś o wrażeniu, o tej sile, jaką artysta ma, jaką ja mam, myślę o metaforze, myślę tutaj o impresji. To jest niesamowite, bo sam dobrze wiesz, że to w momencie, kiedy człowiek zaczyna pracować i ma pewne już doświadczenie i zaczyna korzystać z tego doświadczenia, to ta siła go nie opuszcza ani w dzień, ani w nocy. Idziesz spać, myślę jeszcze o tym, co dzisiaj robiłem. Wstaję, już zaczynam myśleć, co zrobię. Potem patrzę, jak pracuję, jak rysuję, jak maluję, że jednak to jest inaczej. Obojętnie, czy się robi plakat, czy projektuje się plakat, czy znak, czy rysunek, to jest ta sama siła. Siła, która po prostu rozsadza głowę, rozsadza myśli. I ważne są właśnie idee, pomysły. Ale z kolei, jeśli one są brane z rzeczywistości, to one są jeszcze silniejsze. I to jest właśnie to, co powiedziałeś tym jednym słowem, wyobraźnia. Wyobraźnia, która nie ma absolutnie ograniczenia, kompletnie. Z podstawą wszelkiej twórczości. Tak, tutaj patrzę na ten kosmos. Kosmos, wyobraźnia to jest jedno. To jest jedno, moim zdaniem. To tak prostu, samo, nieobliczalne, niekończące się, nie dające się zdefiniować. Zresztą nie znam definicji wyobraźni. To jest bardzo trudne określić. Ten rysunek, on jest zatytułowany Sen A. Od tego się zaczęło wybieranie i dopasowywanie. Jeszcze w pracowni, kiedy zastanawiałem się nad tym, jaki zestaw powiesić tutaj w tej galerii, to była pierwsza praca, którą wziąłem i którą chciałem, żeby ona była na wystawie. To swego czasu piękna osoba, którą widziałem jak śni, jak śpi, spokojnie, bardzo tak taką energią snu. Czułem, że tam jest sen. I dlatego tutaj to zmultiplikowałem tą twarz, którą chciałem w tym spokoju oddać. Powtórzyłem 3 razy, żeby pokazać tą właśnie siłę i odległość snu. Od czasu, jaki człowiek poświęca, kiedy śpi, śni, wypoczywa. Czy to był wypoczynek? Nie wiem, prawdopodobnie tak. Ale nastrój tej twarzy tak mnie zafascynował, że postanowiłem go zarejestrować i to jest. Natomiast też te wszystkie elementy dodatkowe, które są wokół tej postaci, która jest centralnie umieszczona, one jak gdyby w mojej wyobraźni, w moim nastroju miały oddawać pewnego rodzaju abstrakcyjną formę snu. Każdy śni to, co przeżywa, albo to, co chce przeżyć. I sen nie ma ograniczeń. I dlatego w tych wszystkich odczuciach sennych, kolorowych albo czarno-białych, różni przeżywają ten sen, mają te chwile, które właściwie kończą się zawsze pewnego rodzaju radością. Dwadzieścia lat temu wykonałem cykl rysunków, który zwieńczyłem plakatem, który był zatytułowany Nie przeszkadzać.
I dlatego tutaj tą formę tego tytułu nie przeszkadzać z 92 roku zostawiłem do dzisiaj i z tego całego cyklu pokazałem tą jedną pracę. Pierwsze fazy tej pracy były bardzo jasne, klarowne. Pokazywałem zwierzęta w otoczeniu drzew, w nastroju ich naturalnego zamieszkania, naturalnej siedziby, jaką jest las. Ale to był też czas, koniec lat 80., 90., kiedy wchodził kot paskowy. I ten kot paskowy w owym czasie ja odczuwałem jako pewnego rodzaju stemplowanie wszystkiego, włącznie z trawą, z krzewami, z drzewem i ze zwierzętami. I ten cykl prac i ten cykl rysunków pod tytułem Nie przeszkadzać, to miał wskazać, że możemy my integrować techniką, możemy integrować w przyrodę, ale trzeba to robić bardzo ostrożnie, dlatego że w rezultacie będzie to jeden wielki galimatias, który niestety uderzy w nas. Jak było otwarcie, to podszedł do mnie facet i mówi tak, panie, mówi, dlaczego pan to zatytułował Gwiazdy? Ja mówię, że jak pan wieczorem w nocy stoi, a wokół pan ma drzewa, widzi fragment nieba, to po prostu widzi pan migające gwiazdy. Ale która z tych gwiazd jest astronautą, który wyszedł w tym czasie ze stacji kosmicznej albo zmierza ku Ziemi. Tak, zmierza ku Ziemi. Wszystko migocze identycznie. I cały wręcz dowcip, mogę tak to powiedzieć, w tej pracy polega na tym, że my, gdyby nie było tego tytułu, to byśmy odbierali jako astronauci, ale ten tytuł prowokuje do tego, że jest to jedną wielką metaforą, która powoduje inny odbiór każdego, kto podchodzi, widzi ten obrazek, a potem przenosi to na rzeczywistość i patrzy do góry i gdzieś tam szuka na niebie tych elementów wrażeń, które ja zasugerowałem. Ale to jest też dobrym odnośnikiem tej sytuacji, gdzie się znajdujemy. Ten park wspaniały. W tym parku na pewno pomiędzy koronami drzew widać fragmenty nieba i jeżeli dotyka się wzrokiem i myślą chmur, potem tego granatu nocnego, to właściwie można dotknąć wszystkiego. I daleko, 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 a można zajść, już nie chcę nawet mówić dokąd. Jak daleko człowiek widzi. No właśnie, jak daleko widzi, ale myślą, tak, ale swoją świadomością, swoim wrażeniem. Oczekiwanie. To wiele, wiele lat temu w Łazienkach zobaczyłem coś niesamowitego. Stał niewidomy człowiek nad brzegiem jeziorka, tego w Łazienkach, i karmił łabędzie. I on wiedział, on miał opanowany ruch, że lewą ręką wkładał do takiej torebeczki, którą miał przy pasku, wyjmował kawałeczek bułki i wyrzucał. W prawej ręce trzymał laskę białą. Miał ciemne okulary. On tych łabędzi nie widział. Ale to na mnie zrobiło tak ogromne wrażenie, bo jeszcze do tego dochodził dźwięk łabędzi i dźwięk jego. On wykonywał pewne takie mlaskania językiem, które powodowały to, że łabędzie spływały do niego. Potem oczywiście zaczął rzucać tą bułkę czy jakieś inne drobiny czegoś, co miał przygotowane. I był jeden jedyny, ale żeby wzmóc to moje wrażenie, ja go zmultiplikowałem, tą samą postać, po to, żeby po prostu pokazać ten element, coś niesamowitego. Świat kolorowy, żywy i świat, który prawdopodobnie u niego, w jego świadomości, w jego wrażeniu zupełnie jest inny. To jest taki cykl z ostatnich lat. Z ostatnich dwóch lat mojej pracy
i wybrałem te trzy przykłady z tymi wstęgami, z tymi pasami, bo zacząłem się zastanawiać, jak można przedstawić graficznie, wizualnie, formą myśl. To jest bardzo trudne. Zepsułem, moim zdaniem tak, moim zdaniem zepsułem wiele prac, które były początkowe, aż doprowadziłem do takiej sytuacji, że stwierdziłem w pewnym momencie wobec siebie samego, że myśl tak opętuje człowieka z każdej strony, do środka, na zewnątrz. Myśl każda, to nie dotyczy jakiegoś jednego kierunku, że właściwie gdzie się nie obrócimy, to emanujemy swoje wrażenie myślowe na zewnątrz. Żeby to pokazać, właśnie stwierdziłem, że najlepszym elementem będzie ta wstęga, jak u baletnicy, która tańczy i która naraz znajduje się w środku tej wstęgi. Taki sens te obrazy mają. Każdy z nas jest opętany swoimi własnymi myślami, opętany w pozytywnym znaczeniu oczywiście, które tworzą nowe idee, nowe decyzje, nowe postępowanie, a nawet radości i smutki każdego dnia.